Witam dzisiaj o optymistach i o pesymistach. Przenieśmy się do Wiednia. Wiedeń, w którym pojawiły się w historii dwie wielkie trójki. Pierwsza trójka muzyczna, Haydn, Mozart i Beethoven, a na początku XX wieku trzech psychologów. Kolejna wielka trójka, Freud, Jung i Adler, o którym dzisiaj mowa. Urodził się na przedmieściach Wiednia w dość skromnej rodzinie i w dzieciństwie przeżył dość dużo traum. Był potrącony przez samochód, spał w jednym łóżku z kuzynem bądź też bratem, który był chory na dyfteryt. Przeżył prawdopodobnie gruźlicę, co spowodowało, że w dorosłym życiu utykał na jedną nogę. Te wszystkie doświadczenia doprowadziły go do tego, że podjął studia medyczne, ponieważ zawsze był optymistyczny mimo tych wszystkich rzeczy, które go trafiały, optymistycznym dzieckiem. I gdy podjął praktykę lekarską, bardzo go zainteresowało, w jaki sposób osoby chore kompensują swoje braki. Freud zaprosił go na środowe spotkania psychologiczne, przemianowane później w Wiedeński Instytut Psychoanalizy. Współpracowali ze sobą do 1911 roku, gdzie ich drogi się rozeszły. W czasie I wojny światowej trafił na front wschodni, następnie po I wojnie światowej, jako że był pochodzenia żydowskiego, musiał wyjechać, podjął decyzję o wyjeździe z Austrii ze względu na prześladowania Żydów. Pracował w Stanach Zjednoczonych. W 1937 roku podczas wykładu w Aberdeen w Szkocji zmarł na atak serca. Wróćmy do optymistów i pesymistów, ponieważ to jego pomysł, jego obserwacje ludzi doprowadziły do takiego podziału na pesymistów i optymistów. Mianowicie Adler dostrzegł, że całe nasze życie kształtowane jest we wczesnym dzieciństwie i odwrotnie niż Freud stwierdził, że nie jakieś podświadome siły dotyczące sfery erotycznej, seksualnej dominują nad naszym dorosłym życiem, ale sprawy wychowania. Mianowicie, gdy dziecko się przychodzi na świat, jest małe i gdy staje w obliczu osób dorosłych, które są zdecydowanie wyższe, potrzebuje skompensować sobie ten brak, czyli uzupełnić pewne słabości, dostrzec, że jest silne, że też jest wartościowe. Jeśli tylko dziecku uda się dorównać do dorosłych, to Adler mówi, że wtedy staje się optymistą. Ma wiarę we własne siły, radzi sobie ze słabościami, wszelkie niepowodzenia stara się kompensować, czyli poradzić sobie z trudnymi sytuacjami. Ale też dostrzegł, że niektóre dzieci, weźmiemy tutaj inny kolor, niektóre dzieci w obliczu dorosłych, a szczególnie w rodzinach, gdzie to poczucie mocy, decyzyjności dziecka jest blokowane, nigdy nie dojdą do tego poziomu. W dorosłym życiu objawia się to najróżniejszymi rezygnacjami ze swoich postanowień, rezygnacją z osiągania celów, w skrajnych wypadkach do depresji, a nawet do samobójstwa. Ale popatrzmy jeszcze na trzeci model. Tutaj będzie zatem coś, co nazwał rezygnacją. Kompensacja, wyrównanie poziomu, rezygnacja. Ale jest jeszcze jeden ciekawy obszar, mianowicie coś, co nazwał rekompensacją. Dorośli i dziecko, które ma zadanie wyrównać ten poziom, ale z różnych przyczyn uważa, gdy w dzieciństwie są stawiane bariery, nie może doskoczyć do tego poziomu, stara się za wszelką cenę pokazać światu, że jest lepszy. Pokazać światu, że jest lepszy. A zatem przewyższa ten poziom oczekiwany,
to społecznie akceptowane zachowania. I tutaj w tym modelu mamy do czynienia z rekompensacją. Adler podawał tutaj jako przykład Napoleona, który miał 1,68 m i rekompensował swoje braki, nie patrząc na to, co się dzieje w świecie. Niby oficjalnie Wielka Francja i tak dalej. Natomiast Adler twierdził, że to są rekompensuje swoje braki. Tego typu ludzie uważają innych za idiotów, za debili. Oni są najmądrzejsi, najlepsi i prą do przodu, można powiedzieć, że po trupach. Adler stworzył psychologię indywidualną. Co do tej szkoły jest dużo zarzutów, ponieważ punktem wyjścia do terapii jest uświadomienie sobie, czy jestem pesymistą, czy jestem optymistą. Tutaj można powiedzieć, że z tego modelu, czyli kompensacji, wychodzą optymiści, którzy wierzą we własne siły, wiedzą, że ludzie im pomogą, że zawsze można sobie poradzić. Tutaj będziemy mieli do czynienia z pesymistami rezygnującymi, a tutaj z pesymistami rekompensującymi. Punktem wyjścia w terapii Adlera jest uświadomienie, w której z tych grup jestem. Zarzuty? Otóż być może wygląd to za mało. Być może jeszcze trzeba wykonać kolejny krok. Tym niemniej cała psychologia indywidualna nakierowała psychologię na tory psychologii humanistycznej, na logoterapię. A zatem Erich Fromm, Viktor Frankl, to są osoby, które bardzo doceniły naukę Adlera, cały czas jest rozwijana. I na koniec jedno zdanie, które powiedział Adler. Mianowicie psychologia jest bardzo młodą nauką, ona cały czas się rozwija. I już wtedy, na początku XIX wieku, Adler dostrzegł coś takiego. Powiedział, że nauka o naturze ludzkiej znajduje się dzisiaj w miejscu, które chemia zajmowała w czasach triumfu alchemii. To cały czas jest aktualne. Psychologia jest bardzo młodą nauką. I wszystkie teorie, w jaki sposób mają nam pomóc zrozumieć naturę ludzką. Ale droga do tego dość długa. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek krótkich opowieści o historii i o psychologach.